Prezesie, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich i bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na dzisiejszą galę. Jest to dla mnie wielka przyjemność przyjeżdżać na tereny dawnego COP-u, ponieważ to były tereny bliskie mojemu dziadkowi, Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu. COP był obok Gdyni kolejnym dziełem jego życia i bezspornie to było największe przedsięwzięcie inwestycyjne okresu międzywojennego. O tym, jaka była jego rola, już Państwo tu słyszeliście, o tym, że w czasie budowy tego zaplanowanego z niezwykłym rozmachem przedsięwzięcia zrealizowano 21 nowych, dużych zakładów zbrojeniowych budowanych od podstaw i że zrobiono to w ciągu 2 lat, jakie pozostały do wojny, budzi to nasze zdumienie, bo czasem się zastanawiam, czy dzisiaj, dysponując zupełnie innymi możliwościami technicznymi, bylibyśmy w stanie powtórzyć to. Sądzę, że mogłoby nam się to nie udać. Dzisiaj musi cieszyć to, że niektóre inwestycje COP-u tak dobrze sobie radzą w tej zupełnie innej gospodarce XXI wieku. I jednym z takich zakładów jest właśnie PZL Mielec. Z jednej strony firma z tradycją, która święci dzisiaj to 75-lecie i z tej okazji należy złożyć jej gratulacje i wyrazy uznania, a z drugiej strony firma na wskroś nowoczesna, posługująca się technologią XXI wieku i współpracująca ściśle z liderami światowego przemysłu lotniczego. I z tej okazji znowu należą się gratulacje i najlepsze życzenia na przyszłość. Trzeba pamiętać, że o sukcesie ekonomicznym firmy decydują przede wszystkim ludzie. Dobrze wykształceni, pełni pasji i wyobraźni, sprawni organizatorzy tworzący plany długofalowego rozwoju firmy, ale równocześnie potrafiący elastycznie reagować na zmieniającą się koniunkturę. Ludzie, którzy umieją skupiać wokół siebie zespoły harmonijnie współpracujące dla osiągnięcia celu. Można przypomnieć bardzo krótko, jak działalność gospodarcza mojego dziadka została oceniona przez historyka Andrzeja Romanowskiego, który napisał o nim, że w tysiącletniej historii polskiej gospodarki nikt nigdy nie zdziałał tak dużo, tak mądrze w czasie tak krótkim. I dzisiaj, patrząc na to, że to były 2 4-letnie okresy, jeden, kiedy był ministrem przemysłu i handlu w latach 26-30 i drugi, 35-39, kiedy był wicepremierem do spraw gospodarki i ministrem skarbu. Co było, co w nim było takiego, że potrafił w tak krótkim czasie zrobić tyle i czy coś z tych metod jego pracy moglibyśmy wziąć na dziś? Zastanówmy się, na czym to polegało, że te największe dokonania II Rzeczpospolitej są związane z jego nazwiskiem. Sądzę, że to, że Eugeniusz Kwiatkowski, oprócz oczywiście swoich przymiotów, umysłu,
umiejętności budowania długofalowych, ale realistycznych koncepcji rozwojowych, poddawanych zawsze drobiazgowej analizie ekonomicznej, oprócz zdolności organizatorskich i konsekwentnego budowania etosu dobrej pracy. Do realizacji swoich planów angażował najlepszych fachowców bez względu na ich sympatie polityczne. Jedynym kryterium były kwalifikacje i zaangażowanie w pracy. Potrafił skupiać wokół siebie podobnych jak on pasjonatów, którzy wszystkie siły poświęcali na realizację zaplanowanych przedsięwzięć, ale również potrafił ich zarażać swoim optymizmem i energią. Miał rzadką zdolność nadawania tempa i rozmachu sprawom, które utknęły w martwym punkcie. Tu myślę o Gdyni w 26 roku, ponieważ praktycznie w tym czasie budowa portu stanęła. I dopiero w momencie, kiedy został ministrem przemysłu i handlu, prace zostały podjęte na nowo i bardzo szybko się toczyły. Był też mistrzem rozwiązywania problemów, które wydawały się nie do rozwiązania. Tu myślę o zakładach azotowych w Mościcach w latach wielkiego kryzysu. Po jego odejściu z rządu został dyrektorem tych zakładów, które nadawały się do zamknięcia, ponieważ były przepełnione produkcją i w związku ze światowym kryzysem nie było komu nawozów sprzedawać. Ale pod jego kierownictwem nie tylko zakład nie został zamknięty, ale w czasie kryzysu światowego się rozwinął. A więc jak zwykle wszystko zależy od ludzi. I tutaj warto jeszcze przypomnieć o jednej rzeczy, że Eugeniusz Kwiatkowski starał się tłumaczyć Polakom konieczność przeprowadzanych czasem bolesnych reform. Starał się zjednać ich dla swoich koncepcji. Podawał im również rzetelnie skutki tych reform, a także terminy, i to rzadkie, bo dotrzymywane, kiedy sytuacja dla obywateli się poprawi. I w ten sposób najpierw w 26 roku doprowadził tą metodą do ogólnopolskiej mobilizacji społeczeństwa do budowy Gdyni, a w przypadku COP-u również znajdował poparcie społeczne. W swoich wystąpieniach licznych w radio, w prasie zwracał uwagę na konieczność prawidłowych relacji pomiędzy rządzącymi i rządzonymi, mówiąc: bez przyjęcia pewnych zasad i ich skrzętnego stosowania zarówno przez rządzących, jak i rządzonych, najlepszy wysiłek daje tylko nikłe rezultaty. Czasem przekazywał Polakom prawdy przykre, może brutalne, gdy był pewien, że powinny one zapaść głęboko w ich pamięć i zmienić ich zachowanie, mówiąc: Polska nie może być krajem hałaśliwego patriotyzmu i jednocześnie całkowitej negacji najelementarniejszych obowiązków wobec państwa. Również przestrzegał: nie zwycięży nigdy naród rozdarty przez wewnętrzne nienawiści. Eugeniusz Kwiatkowski wiedział, jak mało kto, że ciągłe spory i zamęt nie pozwalają na tworzenie rzeczy wielkich. Jeżeli kiedyś nie będzie potrzeby przypominania tych słów Eugeniusza Kwiatkowskiego, to będzie to oznaczało, że żyjemy w takiej Polsce, jaką on chciał dla nas zbudować. I to będzie
spełnienie marzeń Eugeniusza Kwiatkowskiego o Polsce. Dziękuję.